Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od pana swego. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ten fragment Ewangelii, który usłyszeliśmy, to jest słowo skierowane Pana Jezusa do uczniów na ostatniej wieczerzy. Następnego dnia, w piątek, nastąpiło ukrzyżowanie. Jakby kulminacja całej nienawiści, która skupiła się na Chrystusie. I kiedy patrzymy na Chrystusa ukrzyżowanego, który jest znakiem z jednej strony tego, że świat go odrzucił, znienawidził, że jest dla świata znakiem sprzeciwu, ale z drugiej strony jest to znak największej Bożej miłości, ponieważ nie dał się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężył. Na tę całą falę nienawiści, prześladowania odpowiedział miłością. Modlił się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W pewnym sensie możemy odnaleźć się i w prześladowcach, ale też i w tych, którzy należą do Chrystusa i będą prześladowani. Jeżeli grzeszymy, jeżeli oddalamy się od Chrystusa, to Go prześladujemy. Ale jeżeli w Nim trwamy, to takim znakiem przynależności do Chrystusa będzie sprzeciw tego świata. Świat nie będzie się zgadzał na naszą przynależność do Chrystusa. I jeżeli dostrzegamy w naszym życiu takie znaki, że ten świat, świat poddany złym mocom, w jakiś sposób sprzeciwia się nam, to jest dobry znak. Musimy znaki od złych duchów odczytywać odwrotnie. To znaczy, jeżeli by nam sprzyjały te złe moce, to musielibyśmy zrobić rachunek sumienia i zapytać się, dlaczego nam sprzyjają. Ale jeżeli nam przeszkadzają i doświadczamy jako dobrzy żołnierze Jezusa Chrystusa różnych przeciwności, trudów, a jednocześnie pociechy Ducha Świętego, radości, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. Dzisiaj, kiedy tak patrzymy na pewnego rodzaju wojnę, która toczy się, jak to papież Franciszek powiedział, że rozpoczęła się trzecia wojna światowa, święty Jan Paweł II mówił, że jest wojna między dwoma cywilizacjami, cywilizacją życia, cywilizacją śmierci. I rzeczywiście Kościół staje się takim jakby bastionem obrony życia. Kiedy patrzymy na ten świat, który nas otacza, to widzimy, jak bardzo zagraża życiu. Jak bardzo szczególnie ci, którzy są bezbronni, są zagrożeni. I dzisiaj odkrywamy pod sztandarem Chrystusa swoje miejsce jako obrońcy życia, jako obrońcy radości, szczęścia, pokoju, po prostu życia z Bogiem. Natomiast diabeł to ten, który chce nam to życie odebrać.
I dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy się nie bali tego. Bo jeżeli idziemy za Nim, to otrzymamy też Jego moc. Będą też ci, którzy przyjmą Słowo ze względu na Jezusa. Przyjmą Słowo Boga. Kiedy czytamy tę Ewangelię na samym początku, tak zwany prolog, czytamy w nim, że właśnie Słowo Boga, czyli Jezus Chrystus, Syn, który stał się człowiekiem, Syn Boży, przyszedł do swoich, ale swoi Go nie przyjęli. Ale jest dalej napisane, że jednak tym, którzy Go przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. I to przyjęcie Chrystusa powoduje, że stajemy się jakby nie z tego świata. Jakby żyjąc na tym świecie już widzimy swój cel wędrówki, życie wieczne, niebo. Oczywiście na tej drodze będą różne przeszkody, ale im bardziej jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, tym bardziej mamy moc. Moc do zdobywania nieba i zdobywania też innych dla nieba. Prośmy dzisiaj przedstawieństwo Maryi w tę pierwszą sobotę miesiąca, która objawiała się w Fatimie. Niedługo będzie 13 maja, za tydzień. Tam właśnie Matka Boża prosiła dzieci, żeby modliły się, pokutowały, odmawiały różaniec. Modliły się też o nawrócenie Rosji, bo stamtąd wyjdą różne błędy, jak to mówiła Matka Boża. Jednym z takich błędów właśnie jest śmierć, która jakoś zapanowała w 1920 roku, jako pierwszy kraj przyjął legalność aborcji. A jeszcze wcześniej, już były wcześniej tam w Petersburgu parady gejowskie, parady nudystów. I dzisiaj to się rozprzestrzeniło po całym świecie. Dlatego jesteśmy dzisiaj zaproszeni do tego, żeby się przeciwstawiać światu, który wszedł też do Kościoła katolickiego. Dużo katolików jest pochłoniętych tym światem. I będziemy może częściej spotykać prześladowania od katolików, sami katolicy, niż od niekatolików. Dlatego, że ten świat został przyjęty do mentalności, do serca wielu ochrzczonych w Kościele katolickim. Dlatego prośmy Maryję o to, abyśmy się nie zniechęcali, żebyśmy mieli tę w sercu odwagę i pewność, że niepokalane serce Maryi zwycięży i nie damy się zwyciężyć złu, ale zło Chrystusowym dobrem zwyciężymy.